witajcie. Dzisiejsze popołudnie spędzamy na planie filmu Dzień dobry, kocham cię. W rolach głównych Barbara Kurdej-Szatan oraz Aleksy Komorowski, a my przyjrzymy się, jak powstaje film. Jestem tutaj przywieziony. Powiedzieli mi, że to jest plan, więc chyba dzisiaj coś tutaj będę musiał zagrać. Chyba się troszkę obawiam, jest ten samochód policyjny, wiesz? Tak, zawsze jak gram, to jest samochód policyjny, ponieważ nie wiadomo, co zrobię. Jestem lekarzem, który spotyka Basię zwariowaną. No i ona zaczyna go intrygować i postanawia ją szukać. No i tak. Ale czekaj, bo się zgubiła? Bo się zgubiła, tak jak jest to w życiu. Dziewczyny kobiety się gubią i trzeba by je znajdywać. Tak, tak, tak. Siedzimy w wnętrzu samochodu. Szubienica wisi nad głową. Służy do wieszania niegrzecznych aktorów. No dobrze, to rozumiem, że to jest bardzo ważny element każdego planu zdjęciowego, tak? Tak, nie, tak naprawdę jest to samochód oświetleniowy, gdzie po prostu skąd się wyciąga lampy i wszystkie rzeczy potrzebne do oświetlenia planu. Weroniko, co dzisiaj będziesz grała ciekawego? Biedną kobietę, biedną, której od samego początku jest mi strasznie żal, bo jest to kobieta zakochana i po prostu to jest dla mnie doskonały przykład tego, co my, jak w jednej sekundzie po prostu cały mózg tracimy, który nam po prostu wychodzi nosem, uszami i wszystkimi innymi dziurkami i jesteśmy kompletnie po prostu poddane mężczyźnie. W takim autobusie mieści się make-up i wszystkie kostiumy. No to spoko, ale to jak tak jest gorąco jak dzisiaj, to... Mamy klimatyzację, spokojnie. Jesteśmy w siłowni, więc jaka jest twoja rola tutaj dzisiaj w tej siłowni? Słuchaj, no ja teraz zatrudniłem się na wakacje, mam troszkę więcej wolnego czasu, więc zatrudniłem się jako trener personalny. Moja postać ma na imię Basia, tak jak ja. Także śmiesznie trochę. Jest to pracownica korporacji, jest to dziewczyna, dość pewna siebie, taka wiesz, normalna, fajna dziewczyna. Postanawia sobie, że dosyć z facetami, ona teraz zajmuje się sobą, ma świetną pracę, chodzi na siłownię. No i nagle wpada na faceta, który po prostu zawraca jej w głowie. Wiecie co, to jest takie dziwne, bo jak się, nie wiem, gra w teatrze, no to wiadomo, że gramy i nie wiadomo, kiedy się skończy. Serial tak samo. Reklamy też cały czas nagrywamy i nie wiadomo kiedy. A tutaj paręnaście dni i koniec. I koniec, a myśmy się wszyscy zżyli. Fajna jest ekipa, świetnie się pracuje i takie nagle, Jezu, już się nie zobaczymy. Smutno mi trochę, tak naprawdę. To twój ostatni dzień na planie, bo już niektórzy są po raz ostatni tutaj dzisiaj. W jakim planie? Tu jestem trenerem. Personalnym, proszę cię, już nie udawaj, no chodź trenować.